Cześć, tu super, sam Szymon Majewski. Właśnie parę dni temu usłyszałem o wielkim proteście polskich artystów, polskich muzyków przeciwko występowi Rolling Stonesów na Stadionie Narodowym. Otóż, jak wiadomo, Rolling Stonesi mieli wystąpić na Stadionie Narodowym 4 czerwca, 25. rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce i nie wystąpią. Pojadą do Tel Awiwu. Niemniej jednak środowisko polskie bardzo mocno protestowało ten występ. Być może dlatego Mick Jagger i cała reszta wystraszeni polecieli gdzie indziej. Uważam, że powinna być zawsze sytuacja między Polską a Anglią remisowa. 1:1. I dlatego, skoro Rolling Stonesi zagrozili nam, że wystąpią na Stadionie Narodowym i nie spodobało się to naszym wielkim artystom, uważam, że my powinniśmy zagrozić im występem na Wembley. Ustanówmy 4 czerwca dniem, kiedy na wielkim stadionie Wembley dla wielosettysięcznej publiczności brytyjskiej wystąpi Enej. Zapiszczy swoimi skrzypcami, zawyje Phil, Doda rozprawi się z plaskacza z całą publicznością brytyjską. Więcej już nie chcę dorzucać. Uważam, że w ramach bonusa Doda tłuc będzie Micka Jaggera, Keitha Richardsa, którzy na pewno ze względu na swój wiek tego nie przeżyją, w toaletach Londynu. I tak zemścimy się na Anglii. Polska, Anglia 1:1. Forever. Od lat 70. do tego wieku. Także tak. Thank you.